Witam ponownie. Będę miał przyjemność zaprezentować Państwu krótką prezentację dotyczącą pożytecznych mikroorganizmów oraz ich wpływu na profilaktykę składu cielęczenia oraz wpływ na antybiotykoodporne szczepy bakterii w chowie zwierząt na przykładzie wybranych gospodarstw. Bardzo przepraszam, ale będę czasami czytał, ponieważ dla mnie to jest akurat ta prezentacja, mimo że już wiele zwierzęcych prowadziłem, to jest pierwsza w tego typu układzie. Tak naprawdę ta prezentacja została zainspirowana dwiema rzeczami. Pierwszą taką, że wbrew temu, co dzisiaj słyszeliśmy dość mocno, że ludzie są zamknięci. Ja w części zwierzęcej bardzo wyraźnie widzę otwarcie ze strony i rolników, ale też ze strony świata nauki. Efekt jest taki, że się mogę pochwalić Państwa w kół, co będę robił. Efekt naszych doświadczeń jest taki, że we wrześniu zostałem zaproszony jako ekspert na wykłady z takie ogólnopolskie forum hodowców zwierząt. Przede wszystkim tam będzie bydło. We wrześniu też tego roku zostałem zaproszony do Sopotu jako wykładowca na ogólnopolską konferencję lekarzy weterynarii pod kątem możliwości wycofania się i ograniczenia stosowania antybiotyków. I rozwiązanie zostawiłem na koniec. Od października na SGW otwiera się nowa specjalizacja, taka interdyscyplinarna na weterynarii i na chowie hodowli zwierząt. To jest, będzie specjalizacja, która będzie dotyczyła chowu gołębi i ptaków ozdobnych. I dostałem w zeszłym tygodniu propozycję, żeby być wykładowcą. Jacek, brawo. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że nie wiem, kto z Państwa był w dniu, kiedy prowadziłem wykład na temat automotywacji. To, co powiedziałem, zacząłem wdrażać w życie. I pomimo 52 lat, od października zaczynam studia podyplomowe na zootechnice, żeby nabrać też dużo tej wiedzy takiej praktyczno-teoretycznej, ale tej takiej naukowej z tego środowiska akademickiego, co na pewno nie zaszkodzi, a może pomóc w dalszych działaniach związanych z tym, co w bibliotece się robi. Ale przejdźmy do meritum. A to jeszcze tak, to jest dowód na to, że jak się chce, to można. To nie jest tak, że oczywiście to jest tak, że przyjeżdżamy do niego, wyrzucają nas, wyrzucą nas drzwiami, trzeba wejść okno, wyrzucą oknem, trzeba wejść kominem, cały czas próbować, ale da radę. W tej chwili te zmiany, które następują w Polsce i w Europie, naprawdę dają, otwierają nam drzwi do tego, żebyśmy dużo więcej mogli zrobić na rynku. W całym naszym działaniu opieramy się na bioasekuracji. Jak samo słowo wskazuje, to są dwa człony: bio, czyli czynnik biologiczny, a asekuracja, czyli to jest prewencja, zabezpieczenie, ochrona jednego czynnika biologicznego przed negatywnym wpływem drugiego czynnika biologicznego, który jest czynnikiem patogennym. Czyli mówimy o profilaktycznym działaniu preparatów biologicznych, które nie dopuszczają lub ograniczają działanie czynników patogennych w środowisku. Jeśli wygooglujecie sobie Państwo bioasekurację, to jest bardzo dużo różnych elementów związanych z bioasekuracją, ale z nimi pada element, że to jest zastosowanie dezynfekantów celem zabicia patogenów, które znajdują się w środowisku. W dalszej części wykładu pokażę Państwu, jak błędne to jest mniemanie. Taka ciekawostka, anegdota. Nie pamiętam, który z ODR-ów, albo ODR warszawski, albo ODR poznański. Chyba warszawski po ostatniej wizycie tutaj w Radoszynie zmienili podejście do bioasekuracji. To jest niesamowite, bo wpisali w swoich materiałach, że bioasekuracja to jest wykorzystanie preparatów mikrobiologicznych, które mają przeprowadzić dezynfekcję. Tego jeszcze nie rozumiem, że to nie jest dezynfekcja, ale nie mówią o biologiczności. Mówią o zasiedleniu pożyteczną mikroflorą pomieszczeń obiektów zwierząt. Także gdzieś tam już jakaś lampka się zaczyna w głowie zapadać. Sekwencją tego spotkania z radomską grupą. To mi się wydaje, że to jest, bo to jest bardzo świeży materiał. Wczoraj jak przygotowałem prezentację, to znalazłem, tylko że miałem bardzo dużo linków, więc nie pamiętam, czy to było właśnie Warszawa, czy to był Poznań.
Czyli wracając tutaj do tematu, bioasekuracja to w żaden sposób nie jest biobójczość, to nie jest dezynfekcja, to nie jest odkażanie, to nie jest stosowanie środków żadnych chemicznych biobójczych. Bioasekuracja w naszym rozumieniu jest to zasiedlenie całego obiektu, czyli wszystkich powierzchni, posadzek, ścian, sufitów. Oraz idziemy głębiej, bo mówimy o bioasekuracji zwierząt poprzez zastosowanie preparatów zarówno od zewnątrz, ale również od środka w postaci probiotyku M15 mikroorganizmami probiotycznymi, tak aby powstał biofilm pożytecznych mikroorganizmów, który będzie utrudniał rozwój patogenów. Czyli ta bioasekuracja ma na celu, zgodnie z tym, co Jacek opowiada, zajętego miejsca, zasiedlenie wszystkich powierzchni oraz zwierząt probiotykami, które będą utrudniały rozwój patogennych mikroorganizmów, grzybów, pleśni, zablokowanie procesów gnilnych i emisji odorów, czyli poprawę dobrostanu zwierząt, eliminację uciążliwości skórnych, np. grzybic, drobnych zranień, zmianę zachowań behawioralnych zwierząt, co też ma bardzo duże znaczenie, poprawę warunków klimatycznych w pomieszczeniach. Środki biobójcze, które są standardowo używane w bioasekuracji, ja tutaj antybiotyki też traktuję w tym momencie jako środek biobójczy, żeby była sprawa jasna. One działają bardzo krótko, działają miejscowo i tylko działają do momentu, kiedy zdegradowaniu ulega środek aktywny, który w danym preparacie się znajduje. Natomiast jeśli stosujemy bioasekurację z użyciem probiotyków, to mamy dłuższe działanie w czasie, tak zwane działanie konstans, które wybiera szkodliwe drobnoustroje ze środowiska na skutek wielu mechanizmów przeciwdrobnoustrojowych, przede wszystkim wytwarzaniu bakteriocyn przez pożyteczne mikroorganizmy. Gwarantuje bardzo dobry stan sanitarny obiektów, wpływa na ustabilizowaną równowagę mikrobiologiczną i wysysanie bakteriami probiotycznymi środowiska, co utrudnia czy uniemożliwia rozwój patogenów. Czyli tak, żeby podsumować tą część taką wstępu, bioasekuracja z użyciem naszych preparatów, czyli probioasekuracji i preparatów M15 dla drobiu, bydła, trzody, to nie jest w żaden sposób równoważne z dezynfekcją chemiczną, z biobójczością, do której używa się środków chemicznych. Te slajdy przeskoczę, ponieważ to Jacek opowiadał. I przejdę do konkretnych przykładów tam, gdzie były stosowane pożyteczne mikroorganizmy. Jakie mamy typowe choroby, z którymi się spotykają hodowcy trzody chlewnej? To jest zespół MMA. Pierwsza bardzo ważna choroba. Tak naprawdę w większości ludzi MMA się kojarzy z mieszanymi sztukami walki. Natomiast jest to zupełnie coś innego, to jest tak zwana gorączka poporodowa. To jest choroba, która jest schorzeniem powszechnym. Jak się rozmawia z rolnikami, to mówią, nie mamy, ale jak się mówi, że ten mam, to ja też mam. Jak zacząłem zagłębiać temat, to się okazuje, że to nie jest coś, co jest specyficzne tylko dla naszego polskiego rynku. Tak naprawdę w ramach Unii Europejskiej 70% gospodarstw, gdzie trzymane są maciory, w większym lub mniejszym stopniu ma problemy z MMA. A MMA wpływa na to, że nawet 50% prosiąt przed odstawieniem potrafi paść. Odpowiada za 50% śmierci. Żeby wyjaśnić w ogóle słowa MMA, jest to skrót od trzech łacińskich słów. Metritis, czyli zapalenie dróg rodnych, mastitis, czyli stan zapalny wymienia, i agalactia, czyli bezmleczność. Bezpośrednią przyczyną występowania MMA jest rozwój patogennej mikroflory wewnątrz przewodu pokarmowego lochu. To są przede wszystkim bakterie z grupy Escherichia coli, ale nie tylko. Tak naprawdę te wszystkie bakterie, Streptococcus, Staphylococcus, Cyanobacterium czy Klebsiella, występują standardowo w układach pokarmowych, natomiast problem, jak się zaczyna za bardzo wymnażać, jeśli wychodzi poza układ pokarmowy, co pokażę na przykładzie drobiu, bo to jest bardzo drastyczny przypadek. To, że będę opowiadał. Jakie czynniki sprzyjają MMA? To jest niewłaściwe żywienie, czyli odkładanie tkanki tłuszczowej, mała rodzina, zaparcie, niewłaściwe warunki środowiskowe, jak przebywają lochy, niewłaściwe warunki mikroklimatyczne, to mówię o temperaturze i o wilgotności,
i o poziomie odorowości, który jest bardzo dużym problemem, przynajmniej w warunkach polskich, w hobie hodowli zwierząt. Oraz ogólna kondycja LOP, to są stany zapalne, infekcje dróg oddechowych, choroby metaboliczne. I to akurat jest związane ze stresem oksydacyjnym. Popatrzcie Państwo, ile jest typowych chorób trzody chlewnej, które wynikają stricte z patogennych mikroorganizmów, które w chlewni możemy znaleźć. To jest Clostridium difficile, biegunka u świeżo narodzonych prosiów. Clostridium novi charakteryzuje się obecnością skorzeni, zapaleniem tkanki łącznej, wiąże się bardzo często ze śmiercią. Clostridium pretrigens też zapalenie jelit przewlekłe wielu biegunki prosiąt. W niektórych przypadkach u tuczników i u dorosłych zwierząt może się rozwinąć zgorze oraz zapalenie tkanki łącznej zakończy się może to również śmiercią. Colitis jest to zakażenie bakteryjne wyłupujące jelitową grupę. Kolibakterioza, bardzo popularna choroba w warunkach polskich, wywołana przez szczepy czerwich i coli. Dotyczy to przede wszystkim malu prosiąt ssących. Różyca, bardzo popularna choroba masowo występująca. Takim objawem zewnętrznym różycy jest słynny smoleń. Dezenteria świń, też popularna choroba, bardzo często występująca w Polsce. Choroba obrzękowa, nie daj Pani Boże, żeby to wyszło w chlewni, pojawia się w okresie owocy odsadzeniowym, czyli w momencie, jak przechodzimy z porodówki na odsadzeniówkę. Jeśli ta choroba już się pokaże, 90% śmiertelności. Nawet jeśli przeżyją prosięta, to nie ma tak naprawdę efektu ekonomicznego, handlowego, ponieważ one nigdy nie dojdą już do wagi handlowej, a będzie to kosztem zwiększonego poboru pasz. I stres oksydacyjny dotyczy przede wszystkim macior, to jest zachwianie równowagi pomiędzy utleniaczami, które przychodzą z zewnątrz, a naturalnymi, endogennymi antyutleniaczami, które każde zwierzę ma, każdy organizm żyjący ma w swoim środku. I objawiami stresu oksydacyjnego jest obniżona odporność, degeneracja mięśni, utrata apetytu, biegunki, uszkodzenia wątroby i ostatecznie śmierć komórkowa. I ten stres oksydacyjny wywołuje wiele zaburzeń u świn, takich jak choroba morwowego serca, to jest przekrwienna choroba serca, zespół mieszczelnego jelita, zapalenie płuc, a także to, co już powiedziałem, MMA u macior. Kolejnym dużym problemem, o którym jak się rozmawia z gospodarzami, to mówią, że nie ma, ale jak się zaczyna głębiej drążyć temat, to się okazuje, że jest. To są nekrozy uszu, albo inaczej martwica uszu. Etiologia nie do końca poznana. Według badań, które my robiliśmy, znaleźliśmy teoretycznie dwie przyczyny. Jedna to była patogenna bakteria, druga przyczyna to były pleśnie, które znaleźliśmy w paszy. Ta choroba nie kończy się śmiercią zwierząt, natomiast one się stają w stosunku do siebie dużo bardziej agresywne. Na końcówkach tego uszu pokazuje się krew pszczelany, to one się zaczynają coraz bardziej gryźć. Ale takim efektem ekonomicznym jest ograniczenie przyrostu masy, gorsze wykorzystanie paszy i to, co już powiedziałem, bardzo często występuje kanibalizm. Teraz widzieliście Państwo, ile było chorób związanych z patogennymi mikroorganizmami, przede wszystkim z Clostridiami, jeżeli chodzi o COVID. Zobaczcie, jaki efekt osiągnęliśmy. Zrobiliśmy trzy wymazy w ciągu trzech rzutów trzody na odchowalniach. Sprawdzaliśmy akurat tutaj Clostridia. W pierwszym wymazie po 30 minutach od zagłowiania nie mieliśmy w ogóle Clostridia. Na pokoju, tam gdzie były zastosowane antybiotyki. Na pokoju, gdzie była kontrola, było 10 do 3. W drugim wymazie po 30 minutach od zamławiania nie było. Praktycznie jedna komórka się nam trafiła. Tam, gdzie nie były stosowane antybiotyki, na pokoju kontrolnym 10 do 5, czyli rośnie poziom Clostridium. W trzecim wymazie, w trzecim rzucie, 30 minut po zamławiania w pokoju testowym nie ma Clostridium poniżej jednej komórki. W pokoju kontrolnym 10 do 4. Czyli widać
bardzo wyraźnie to działanie pożytecznych mikroorganizmów, które zaczynają dominować w środowisku i uniemożliwiają rozwój patogennych mikroorganizmów. To samo się działo z bakteriami redukującymi siarczany, czyli z bakteriami, które odpowiadają za emisję olorów, za to, że wyrwali po prostu śmierci. I popatrzcie Państwo, pierwszy wymaz w pokoju kontrolnym, 30 minut od zagłowienia nie ma. W pokoju kontrolnym 10 do 4. W drugim wymazie 30 minut do zagłowienia, 10 do 2. W pokoju kontrolnym było 10 do 1. Czyli tutaj była różnica na korzyść pokoju kontrolnego. Zaczęliśmy sprawdzać, co się dzieje. Gospodarz powiedział wprost, że on po prostu tego dnia spuszczał mojowice z pokoju testowego. Więc to wszystko zostało poruszone, więc z siłą rzeczy ta ilość tych bakterii się musiała ruszyć. Trzeci wymaz 10 do pierwszej, natomiast na kontroli 10 do drugiej. Kolejny dowód na to, że pożyteczne mikroorganizmy są w stanie zasiedlić zarówno powierzchnię, jak i zwierzęta. I to, na czym nam zależało, żeby się pokazało w dużej ilości, to są bakterie kwasu mlekowego, czyli bakterie, na których bazują nasze wyroby. Proszę zobaczyć, w pierwszym wymazie 10 do 7, 30 minut po zagłabianiu, na kontroli 10 do 3. W drugim wymazie rośnie tam już 10 do 9, na pokoju kontrolnym 10 do 3. W trzecim wymazie 10 do 6, na pokoju kontrolnym 10 do 3. Ciekawa rzecz taka, że jak robiliśmy pomiary gazów, to w tych pokojach, gdzie nie były stosowane probiotyki, z czasem też przestawało śmierdzieć, ponieważ kanały były połączone ze sobą i tak mojowice sobie spokojnie przepływały. Czyli wystarczyło robić biosekurację na pokojach testowych i te bakterie, dostając się do mojowicy, rozchodziły się tak naprawdę po całym obiekcie. Kolejną rzeczą, którą żeśmy się pokusili, to sprawdziliśmy, że mieliśmy antybiogram z wymazów uszu i odbyliśmy bakterię Proteus parasubis i się okazało, że cztery pierwsze antybiotyki były zupełnie nieskuteczne. Następnie sześć naszych wyrobów probiotycznych, które miały strefę zahamowania, zwaną strefę halo 3 mm, to zgodnie z mikrobiologią to już jest poziom, który pokazuje, że jest działanie biobójcze w cudzysłowie, oczywiście, ponieważ nasze bakterie nie są biobójcze. No i później mieliśmy gentamycyny, deksocykliny, cefotyksyny i tak dalej, i tak dalej. To były te antybiotyki, które miały działanie bardziej skuteczne niż nasze wyroby probiotyczne. Natomiast jedną rzecz trzeba pamiętać, wracając do początku mojej prezentacji, że te wszystkie środki biobójcze, one mają bardzo krótkie działanie w czasie. Czyli one działają w danym momencie tak długo, jak działa substancja aktywna, przestaje działać substancja aktywna, powraca zakażenie. Poza tym kolejna rzecz, która też nam wyszła w badaniach, ale niestety bakterie patogenne zaczynają się odparniać na środki czynne, które znajdują się w antybiotykach. Tak naprawdę rzadko się zdarzają antybiotyki, które mają więcej niż dwie substancje czynne w swoim składzie, więc bakteria tak naprawdę się musiła odpornić na jeden czy dwa czynniki, które będą na nią działały dla nich w sposób niekorzystny. Jak popatrzymy na kilkanaście szczebów bakterii probiotycznych, które są w naszych preparatach, popatrzymy, że każda z tych bakterii jest w stanie tworzyć kilkanaście różnego rodzaju bakteriocyn i metabolitów, to przy kilkunastu tu i kilku tu dochodzimy do powiedzmy 100-150. Nie ma bakterii, która by była w stanie wytworzyć mechanizm obronny na taką ilość czy metabolitów, czy bakteriocyn. Stąd też skuteczność, wyjątkowa skuteczność działania naszych preparatów. Jakie efekty osiągnęliśmy tutaj na tym obiekcie? Po pierwsze, praktycznie wyeliminowaliśmy stres antyoksydacyjny, co się związało też z tym, że wyeliminowaliśmy praktycznie MMA. Przełożyło się to na ilość żywych urodzeń. Tak naprawdę mieliśmy 17-18 żywych urodzeń przed wprowadzeniem probiotechnologii. Po wprowadzeniu drugiej technologii to było 20-21 żywych urodzeń. I pełna przeżywalność, ponieważ poziom upadków z 8,5%, 80% spadł nam poniżej 1%. Zdecydowana poprawa kondycji psychicznej zwierząt nastąpiła. Zwierzęta były spokojne, występują brak agresji, brak kanibalizmu, brak
praktycznie wyeliminowaliśmy nekrozy na uszach i dużo łatwiejsze gojenie się ran i uszkodzeń skóry. Zdecydowałem ograniczenie stresu termicznego. Tutaj gospodarz mi wprost powiedział, że w zeszłym roku przy bardzo gorącym lecie, wilgotnym lecie, gdzie warunki klimatyczne, mimo działającej wentylacji, były nieciekawe dla zwierząt, powiedział, że padły mu tak naprawdę tylko dwie lochy. Jedna dostała jakiś krwotoku wewnętrznego, druga miała wadę genetyczną, natomiast powiedział, że uratowaliśmy mu resztę zwierząt. Bo w innych warunkach, aby miał pogrom tak naprawdę na tej chlebie. I poprawa mikroklimatu to też jest podtrzymanie agresji, kanibalizmu zwierząt. Tutaj nie napisałem prezentacji na temat poziomu gazów, ale zaczynaliśmy od 30 ppm amoniaku, skończyliśmy na 3 na równowadze. To pokazuje, że tak naprawdę pełna dominacja pożytecznej mikroflory w tych obiektach. No i stąd ta super przefermentowana grypca z udziałem pożytecznych mikroorganizmów i stąd tak naprawdę brak zapachu w trakcie dozowania tej gnojowicy na polu. Kolejny przykład, i to będzie dłuższy przykład, to jest ferma Drobium z Pustrowa w województwie pomorskim. Jakie choroby mamy u drobiu? To są generalnie choroby, które powodują biegunki. To jest salmonelloza, pasteurelloza, czyli cholera drobiu, kolibakterioza, klostridia. Pomoże komu, nie daj Panie Boże, żeby się tak, to jest choroba wirusowa porównywana z ASF-em, jeśli wystąpi na górniku, to jest utylizacja całego górnika i zapominamy, bo już mieliśmy góry. Heterokainoza, to są akurat nicienie, które występują, które zaburzają trawienie, powodują biegunki, osłabienie, niedokrwistość. Choroba Umbro, to jest też choroba wirusowa, która bardziej się nasila w momencie, jeśli mamy jeszcze dużą presję, zwłaszcza w bakterii Escherichia coli. Tutaj dochodzi do obniżenia odporności ogólnej i poprzez to jest dużo łatwiejsze zakażenie przez inne patogenne mikroorganizmy. I kokcydioza też bardzo popularna, praktycznie wszystkie choroby w Polsce sobie z tą kokcydiozą lepiej lub gorzej radzą. Zakażenia pierwotniaki. I coś, co jest bardzo ważne, miało być to wpisane w ekoschematy pod kątem dobrostanu zwierząt, ale dzięki Bogu zostało utrzymane w naszych ogólnych wymaganiach głównego lekarza weterynarii. To są zapalenia skóry stóp. Główną przyczyną jest ściółka, na której gotują ptaki. Im więcej wielkości, tym łatwiej o to zapalenie stóp, czyli podeszwy. Jest to kontaktowe zapalenie skóry, które rozpoczyna się od pęknięć, mikrourazów, a następnie dochodzi do zakażenia bakteryjnego. Efektem może być taki, że zwierzęta będą padać, będą gorzej przerastać, będą miały większe pobory masy przy jednoczesnym mniejszym przyroście. I tym chorobom też, co jest bardzo ważne, współtowarzyszą zmiany na tylnej stronie stawu skokowego oraz stan zapalny skóry na piersi, kurcząt broilerów i indyków. I przypadki RDP mają negatywny wpływ na jakość rzeźną tuszek, a tym samym na jej wartość handlową. I to, co wyraźnie podkreśliłem, liczba przypadków zapalenia skóry poduszki stóp jest ważnym elementem oceny utrzymania odpowiedniego wysokiego standardu wyprostanu w odchowywanym stadzie. Dobrostan kurcząt jest kontrolowany przez ubojnie zgodnie z instrukcją głównego lekarza weterynarii z lipca 2017 roku w sprawie postępowania przy przeprowadzaniu kontroli dobrostanu broilerów kurzy w gospodarstwie na podstawie badania poubojowego. Bardzo powszechna choroba, praktycznie występująca w bardzo wielu kurnikach. Czasami lekarze weterynarii na obojętnie przymykają na to oko, ale często nie, zwłaszcza jeśli jest duża presja Escherichia coli, a nie daj Panie Boże salmonella, która jest też bardzo typowa na naszych gospodarstwach. Będąc na spotkaniu w Krajowej Radzie Drobiarskiej usłyszałem, że 60% polskich kurczaków, które wyjeżdżają na teren Unii Europejskiej, wracają z racji zakażeniem salmonellą.
Jakie tutaj efekty osiągnęliśmy? Pierwsze to było ograniczenie też stresu termicznego. Zwierzęta dużo łatwiej przechodzą okresy wysokiej temperatury, wilgotności, pobierają w sposób normalny. Flasze są ruchliwe, niezestresowane. O 20% ograniczyliśmy liczbę upadków. Praktycznie zostały wyeliminowane choroby łap skóry, a wynika to z tego, tutaj po lewej stronie macie Państwo tabelkę, gdzie na podniku kontrolnym suchej masy w oborniku mieliśmy 52,5%, natomiast na podniku testowym to było ponad 56%, czyli o 7% mieliśmy bardziej suchą ściółkę tam, gdzie był stosowany pożyteczny mikroorganizm. Tutaj nie wiem, czy to będzie widać, a to jest zdjęcie zrobione tuż pod wodowoje. Tak naprawdę gospodarz podaje, poza tym, że robi biosekurację, czyli opryskuje podniki z użyciem prób biosekuracji, to podaje też do picia co drugi dzień. Zmienił tak naprawdę nasze zalecenie, ponieważ doszedł do wniosku, jako lekarz weterynarii, że będzie wiedział lepiej i postanowił podać większą dawkę w krótszym czasie. I w tej chwili podaje 2 litry MA15 dla drobiu, plus 3 litry wody przez dozatron i te kurczaki wypijają go w ciągu 5 godzin. Czyli one dostają zdecydowanie większą jednorazową dawkę, dzięki czemu w tej chwili żyją, o czym będzie za chwilę. Przeprowadziliśmy też badanie mikrobiologiczne obornika, żeby zobaczyć, jaka będzie różnica. I zobaczcie Państwo tak, na obowniku kontrolnym, na jednym i na drugim, i na kontrolnym, i na testowym nie mieliśmy klostridium. Z tym problemem akurat nie ma w tym momencie kłopotów. Natomiast Escherichia coli w pierwszym rzucie na górniku kontrolnym była 10 do 4, na naszym górniku testowym była 10 do 3. Enterobakterie, które też są mocno patogenne, na górniku kontrolnym 10 do 7, na górniku testowym 10 do 4, czyli 3 rzędy logarytmiczne, to jest pełne działanie biosekuracyjne. Teraz zobaczcie Państwo, co się wydarzyło dalej. 48 godzin po dezynfekcji kornika preparatem Wirką przeprowadziliśmy wymazy mikrobiologiczne i stwierdziliśmy bardzo dużą liczbę drobnoustrojów tlenowych na ścianach, na podłodze, na kraśnikach, do poju. Czyli doszliśmy do wniosku, że dezynfekcja powinna mieć inne parametry. Wyciągnęliśmy taki wniosek, że to stężenie, które zastosował gospodarz, traktując ten kornik z wirkonem, powinno być wyższe. Żeśmy się bardzo mylili, ale o tym za chwilę. Nieznaczna liczba pleśni, duża liczba, niepokojąca liczba drożdży, bakterie z grupy coli, znaczne i zagrażające produkcję oraz bezpieczeństwo żywności, ilości zostały stwierdzone. Enterobakterie, podobnie bardzo wysokie poziomy zagrażające bezpieczeństwo hodowli. Natomiast jak zakończyliśmy rzut, zauważyliśmy zdecydowaną poprawę stanu sanitarnego POKS, które były poddane zabiegom w porównaniu do tych POKS-ów, gdzie tych zabiegów nie było. Ten poziom tych pożytecznych mikroorganizmów optymalizował się na takim porządnym, wysokim poziomie. I występuje przede wszystkim w stanie równowagi. Proszę zobaczyć, pobieraliśmy wymazy ze zwierząt, z ptaków. Na porządku mieliśmy 10 do 4 baterii kwasu mlekowego na ptaku. Na koniec rzutu to było 10 do 9, czyli 5 rzędów logarytmicznych, więcej baterii kwasu mlekowego w środowisku. I największą, to co jest ważne, największą mikroflorę bakterii mlekowych wykazaliśmy w wymazach skałów, czyli pokazuje to, że też podawanie pożytecznych mikroorganizmów do wody spowodowało to, że żony się bardzo dobrze zasiedliły i zdecydowanie poprawiły mikrobiom broilerów. Bakterie patogenne. Campylobacter, Staphylococcus, Clostridia, Pseudomonas, Enterobakterie, Salmonella nie było. Wyczyściliśmy praktycznie w ogóle nieobecnie. Natomiast Escherichia coli na ptakach na początek było 10 do 8, w grupie testowej
na zakończenie rządu 10 do 6, czyli dwa rzędy rur elektrycznych mieli. Natomiast na wodoboju i na rurach, w takich słupach, które podtrzymują dach, znaleźliśmy 1 do 9 komórek, czyli problem z naszej regionem nie był. I tak się zakończył nasz pierwszy rzut, tak się zakończył nasz drugi rzut, tak się zakończył nasz trzeci rzut. Zakończyliśmy badanie. Gospodarz kupił sobie nowe stado, wprowadził to stado do kurnika. Zamówił 20 tysięcy sztuk, przyjechał na 22 tysiące sztuk. Już zapaliła się lampka, że może będzie coś nie tak. No i się okazało, że było coś nie tak, bo następnego dnia zaczęły się upadki. Do połowy czwartego tygodnia, kiedy się zdecydował z nami skontaktować, padła, słuchajcie, 1/3 stada. Pojechaliśmy z Piotrem Nowotnikiem, pobraliśmy wymazy, znaleźliśmy 3 szczepy Escherichia i coli. W międzyczasie pan doktor też sobie zrobił sam antybiogram. Się okazało, że praktycznie wszystkie szczepy są antybiotykoodporne. Jeśli były antybiotyki, które miały działanie biobójcze, to były dawki, które zabiłyby człowieka. A co my dopiero mówimy o ptakach? Więc od trzeciego tygodnia podjął decyzję taką. Rezygnuję ze wszystkiego, zostawia tylko probiotyki. Do końca cały z udziałem tych probiotyków. I tak jak padła mu 1/3 stada, tak później już te upadki były na bardzo niskim poziomie. Ale zaczął podawać duże ilości probiotyków. Co ciekawe, zobaczcie Państwo, podawany był glikon i do picia, bo można w stężeniu 1% podawać glikon do picia, były podawane tabletki chlorowe. Działało w ciągu 2-3 dni, miał te 2-3 dni i temat wracał z powrotem do poziomu wyjściowego. Zobaczcie Państwo, co myśmy tam znaleźli. Po bakterii tlenowych 10 do 10. Niespotykana. To są dziesiątki miliardów jednostek tworzących kolonie. Rzecz niespotykana po dezynfekcji wirkonem, po antybiotykach i też po probiotykach niestety. Poziom pleśni 10 do 8, 10 do 10. Niespotykane poziomy pleśni. Drożdże 10 do 8, 10 do 10. Bakterie z grupy coli, czyli te patogenne bakterie 10 do 8, 10 do 10. Zastosował najnowszej generacji antybiotyki. 3 były antybiotyki zastosowane. Tak jak już powiedziałem wcześniej, działanie było 2 dni, 3 dni. Po tym okresie wszystko wracało do stanu wyjściowego. Co ciekawe, całkowicie nieskuteczna była kolistyna, która jest uważana za podstawowy antybiotyk w przypadku zakażeń Escherichia coli, ona praktycznie w ogóle nie miała żadnego działania. Natomiast myśmy podjęli jedno działanie takie, postanowiliśmy zobaczyć, co się będzie działo, jeśli te szczepy bakterii potraktujemy naszymi wyrobami. Zobaczcie Państwo, w stężeniu 100% na jednym ze szczepów bakterii najbardziej skuteczna okazała się EMA5, gdzie miała strefę zahamowania 5 mm, co świadczy już o totalnym działaniu biologicznym. Natomiast przy 100% stężeniu praktycznie wszystkie nasze preparaty mają działanie bakterii ostatecznych. Może nie zabiją, w cudzysłowie, tej patogennej mikroflory, natomiast spowodują to, że ona się będzie, nie będzie się dodatkowo namnażać, ale zaczną na tą mikroflorą patogenną dominować. To jest jeden szczep patogenny. Drugi szczep, bardziej zjadliwy, tu się okazało, że też wszystkie nasze preparaty, ale tylko w stężeniu 100% miały działanie bakteriostatyczne. Potem jest już ani 75%, ani 50% w ogóle nie było skuteczne. Trzeci szczep bakterii, tutaj po raz kolejny EMA5 była najbardziej skuteczna, bo przy stężeniu 100% 5 mm, przy 70% 3 mm i przy 50% 2 mm. Co ciekawe, esencja probiotyczna w ogóle się nie zgodziła w przypadku tego szczepu. I ciekawostka, to Piotr Nowotny pokazał swojemu promotorowi, to promotor spadł z krzesła. Zrobiliśmy badanie na wirkonie
Przebadaliśmy też szczepy bakterii na wirkonie. Maksymalne dopuszczenie stężenia wirkonu to jest 2% w ich biosekuracji, czyli w biologiczności, i 5% w przypadku maty dezynfekujących. Zobaczcie Państwo, 3 szczepy Escherichia coli, stężenie 1%, zero działań. 2% rozpór wirkonu, 3 szczepy bakterii, zero działania. 5% rozpór wirkonu, 3 szczepy bakterii, żadnego działania. Przy 10%, co jest w ogóle niemożliwe, żeby zastosować 10% rozpór, coś się zaczęło dziać. Ale z punktu widzenia mikrobiologii to nie było żadnego efektu. A zalecane jest jaki? Maksymalnie 2%. W obiektach, natomiast na matach dezynfekujących 5% może być na wejściu. Zajmujesz matę. Wydawałoby się, że to będzie wszystko ok. Ta jedna rzecz ostatnia, która padła, to padła. Zresztą poszło do upojni. Rozmawiam z panem doktorem, mówi. No wiesz co, ja tam byłem w tej upojni, przyjechały kurczaki z innych kurników. Pisklęta były kupione od tego samego dostawcy, wszystkie było dokładnie tak samo. Więc te naszprycowane, tym wirkonem, tym trzema różnymi antybiotykami, kurczaki poszły sobie na upój, i to trafia później do sklepu. Kupiłem Biedronka albo jakiś inny, i to tak sobie idziemy, kupujemy, jemy zadowoleni, że fajny kurczak, bo tańszy. Co z tego, że mniejsza, ale tańszy. I słuchajcie, i teraz po tej sytuacji pan doktor powiedział, że dość. Zastosował, jak to się skończył, mieliśmy, rzucił bombę atomową, bo zastosował wszystkie dopuszczone środki biobójcze. Wszystkie dopuszczone środki biobójcze. Do tego są skrwawo pokazywałem panu Sławkowi wózek, na którym ma 12 na pół fał, o takiej długości fali, która jest w stanie wniknąć na 1,5 cm ścianę, beton. Niestety nie zdążyliśmy pobrać prób po tej dezynfekcji w jego wykonaniu. Natomiast pobraliśmy próby w zeszłym tygodniu. Zobaczcie Państwo, co się dzieje. Naszych bakterii pożytecznych mamy nawet 10 do 9. Minimalnie jest 10 do 4, czyli widać, że ten obiekt jest zasiedlony pożytecznym mikroflorą. Ale patogennej Escherichii coli 10 do 9, 10 do 9, 10 do 8, 10 do 7. Czyli tak naprawdę z naszego punktu widzenia, jeśli nie byłoby tutaj probi asekuracji, nie byłoby na 15, to nie byłoby tego stadażu. Tutaj te pożyteczne mikroorganizmy, one są w stanie na tyle zdominować tą mikroflorę patogenną, że pomimo tego, że tak jak widzicie, są bardzo wysokie poziomy Escherichii coli, poziom upadków zgadnijcie na tym punktu. 1%, dokładnie 1%. Jest dobry upór maszy, dobre przyrosty. FCA wejdzie pewno na poziomie tam 1,60 parę, czyli będzie wyższy niż normalnie, ale mimo wszystko przy tym 1% poziomie upadków naprawdę się nic nie wydarzyło. Ale jedno pytanie jest, skąd były brane, z jakich miejsc były brane te próby? Oj, i ptaki, i ściółka. Mamy w tej chwili specjalne takie nakładki na buty, w których się chodzi po górniku i ściągamy i wodoboje, i paśniki, i róże podtrzymujące, i wentylatory, i ściany. Praktycznie tu jest. Czyli środowisko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21 jest po górę. Czyli w środowisku, ale. Ale to za chwilę dojdę do tego. Aha, za chwilę dojdę do tego. Pseudomonas. Dokładnie to samo. Od 10 do 4 do 10 do 7. Enterobakterie od 10 do 3 do 10 do 8. No i pan doktor postanowił zrobić antybiogram. Zobaczcie Państwo. Najbardziej popularne, dopuszczone w chowie hodowli drobne antybiotyki. Oporne. To w ogóle niemierzalne, oporne. Jedyne, co dało jakikolwiek działanie, to była kolistyna, ale dała plus 4,
a powinno też być 14. Czyli tak naprawdę napisanie, żeby napisać, no wiadomo było, że jest uporne. Wszyscy wiemy, że Escherichia coli to jest bakteria, która bytuje w organizmie, natomiast ona powinna bytować w jelicie, a nie nigdzie indziej. Było przebadanych 5 sztuczek. Za to w 5 sztukach liczny wzrost Escherichii. Chalice, 3 sztuki liczny wzrost, u 2 sztuk liczny wzrost. W płuca, 2 sztukach liczny wzrost Escherichii coli, 3 sztukach nieliczny wzrost. Wątroba, 2 sztukach liczny wzrost Escherichii coli, u 3 sztuk nieliczny wzrost. I w dwunastnicy obfity wzrost Escherichii coli, w 4 sztukach i liczny wzrost w jednej płucy. Czyli od środka tak, też totalnie zakażone Escherichia coli, totalnie zakażone. I przechodzimy do kolejnego. Pan doktor powiedział tak. Zawiozłem mu w zeszłym tygodniu MA5, a nie jest dopuszczony preparat do stosowania w głowie hodowli zwierząt. Powiedział, pan wnosi. Ustaliliśmy z panem Sławkiem dawkę, którą będę dostawał do picia, ale po prostu w tej chwili już dostałem to MA5 do picia. A skąd nie wiem, że w Austrii też są podawane preparaty, które są takie substytutem naszego MA5 i stosują to gospodarze i ucieląc z różnymi biegunkami, i odrobił właśnie, które mają problem z zakażeniem Escherichia coli. To są preparaty skuteczne. Jak przychodzi kontrola skutkowana, nie ma kontroli. Idzie dalej. Powiedzą, że podbijacie alkoholem. Nie, no tak naprawdę, no co tam, to jest nasze szczepy bakterii uzupełnione alkohol i ocet, więc w takim stężeniu, jak będziemy podawali 1%, to nie ma takiej opcji, żeby cokolwiek się tym zwierzętom wydarzyło. Przechodzimy do. No tutaj niestety nie robiliśmy żadnych badań mikrobiologicznych. Myślę, że przyjdzie czas, że też przebadamy mikrobiologicznie bydło, ale jakie mamy typowe choroby? To są zapalenia płuc, choroba bakteryjna, ale też wirusowa, zaburzenia metaboliczne, czyli ketoza oraz kwasica żołądka. To jest mastitis, czyli zapalenie wymiar. To są biegunki przede wszystkim niebezpieczne u młodych zwierząt, u cieląt, ponieważ mogą odwodnić, a jak będzie biegunka jeszcze krwotoczna, no to niestety cielę może paść. To są choroby racic, które są nagminnym problemem, przynajmniej w warunkach polskich. I tu mamy brzuch podeszwy, choroba białej linii, pochwat. Te trzy choroby są chorobami niezakaźnymi, natomiast zapalenie skóry palców, zapalenie szpary międzyracicowej i zanobcica, bo są choroby z kolei zakaźne. Te choroby racic, które są generalnie określane jako plagizny, no może nie spowodują tego, że zwierzę padnie, natomiast wpływają zdecydowanie na mleczność. Ograniczają mleczność nawet o 10%. Natomiast 15-25% zwierząt, u których występują choroby racic, są brakowane. Czyli odchodzą do aplikacji i do najprawdopodobniej na rzeczy, to co są w stanie zrobić. I tutaj też ważny taki element, że w powstawaniu plagizm odkrywa rolę kwasica żwacza. I w tym momencie, jeśli mamy dobrze prowadzone zwierzę, czyli ono będzie dostawało probiotyk do picia, który będzie odbudowywał tą mikroflorę, ten mikrobiom w organizmie, to już w tym momencie ograniczamy możliwość wystąpienia przede wszystkim okwatu. Natomiast jeśli jeszcze dodatkowo albo będziemy prowadzić bioasekurację w postaci opresów, albo wlejemy probiotyk po prostu do wanny i przepędzimy te zwierzęta raz w tygodniu, raz na 10 dni, żeby one przeszły sobie tymi racicami przez ten probiotyk, to jest duże prawdopodobieństwo, że z tych chorób te choroby nie wystąpią, co zresztą widać na przykładzie tutaj działania, gdzie tak naprawdę choroby racic zostały praktycznie wyeliminowane. Bo korekcja kosmetyczna odbywa się tylko 2 razy do roku, a opatrunki są zakładane w 5-10 przypadkach na 1600 korygowanych dług. To, co jest też ważne, to nastąpiło ograniczenie brakowania krów, między innymi przez to, że jest ograniczenie występowania chorób racic, to jest nawet 45%. Dużo łatwiejsze, szybsze gojenie się ran, uszkodzeń skóry, duże ograniczenie wydatków weterynaryjnych.
ani pomiędzy 2012 rokiem, gdzie mieli mniejsze stado było 200 sztuk, a rokiem 2016 ograniczyli wydatki ponad 100 tysięcy złotych. To są bardzo duże pieniądze. I w przetrwie cielą z dużą problemów z biegunkami, dzięki ustabilizowaniu mikroflory jelitowej. Jest dużo szybszy rozwój żołądków. Od 30 dnia cielęta stają się już przeżywaczami, a od 45 dnia przechodzą praktycznie już na paszę treściwą. To, co jest ważne, nie ma takiego szoku przejściowego, który jest. Tutaj zawsze zalecamy, jakąkolwiek nieważne tego, jakie mamy zwierzę, jeśli zmieniamy na przykład ze startera na grower, czy dalej zmieniamy paszę, zawsze radzimy podać większą dawkę probiotyku, żeby nie było tego szoku przejściowego związanego ze zmianą paszy. No i to jest też ten nastąpił na szybsze przyrosty, bo to jest 800-900 gramów na dzień do drugiego miesiąca i ograniczenie brakowania cieląt na poziomie tylko 2%. W 2011 było 36%. I tak podsumowując, jeśli stosujemy regularnie pożyteczny mikroorganizm w postaci bioasekuracji, czyli prowadzenia zamławiania oprysków, podajemy probiotyk KM15 do picia czy do paszy, tak jak będziemy mieli w postaci poprawy stanu sanitarnego w pomieszczeniach, prawidłowy rozwój mikrobiomu, zahamowanie wzrostu bakterii tlenowych, mamy trwały efekt stosowania wcześniej wykonywanych zabiegów. To, co bardzo ważne, tylko to wypuściłem, bakterie probiotyczne przez zdominowanie środowiska stwarzają barierę do rozwoju mikroorganizmów patogennych, dzięki czemu mają działanie profilaktyczne oraz wspomagające przy leczeniu chorób zwierząt, zwłaszcza w odbiorze bakteryjnym lub grzybiczym. Oraz analizując wpływ preparatów mikrobiologicznych na zdominowane środowisko panowanego przez mikroorganizmy, antybiotykoodporne, możemy wskazać potencjalne pozytywne działanie pożytecznych mikroorganizmów w walce z tego typu zakażeniami. Bardzo dziękuję za uwagę. Po co ja to wszystko powiedziałem? Bo jeszcze tak naprawdę, jakbym mógł, to pokazał jeszcze jedną prezentację. Polska jest jedynym krajem na świecie, w tej chwili, gdzie rośnie zużycie antybiotyków w stosunku do innych krajów. Powiedzmy, że bardzo dobry. Już taką nawet kurde, Bułgarię, Rumunię żeśmy przeciwne. To jest niesamowite. U ludzi to zużycie antybiotyków jest albo na tym samym poziomie, albo jest lekko malejące. W gospodarce i hodowli zwierząt to jest drastyczny przyrost. W momencie, jak Unia Europejska w 1997 roku zakazała antybiotyków jako stymulatorów wzrostu, to Dania, która pierwsza wprowadzała to w Unii Europejskiej, tą dyrektywę, u nich w tym roku zużycie antybiotyków wzrosło o 70%. Bo się okazało, że jak nie można go paszyć jako stymulator wzrostu, to podamy do wody. A do wody nikt nie zakazał podawania. No, dokładnie. To tak jak... I lub czasopisma kiedyś było z lewym, pod lewym rewinem. Natomiast do czego zmierzam? Teraz tak naprawdę nawet jeśli my jako ludzie przyjmujemy dużo mniej antybiotyków, to później idziemy do sklepu, kupujemy to mięso, które jest totalnie skażone antybiotykami, konserwantami i tak dalej. Już tak zupełnie na zakończenie, choć ciekawostkę, w dwóch krajach na świecie postanowili zrobić ekshumację zwłok w Stanach Zjednoczonych i w Chinach. I wyobraźcie Państwo sobie, że 30-letnie zwłoki ludzie wyglądają nie jak Żydowie, jak usnęli po prostu. Nie ma żadnego rozkładu. Jesteśmy tak zakonserwowani i konserwantami, które są nagminnie w żywności, i antybiotykami. Nie ma rozkładu. Antybiotykami, które po prostu przyjmujemy z tym mięsem zwierząt. Czy mieliśmy na Śląsku taki przypadek z Biedronki, że została zakwestionowana cała partia sałaty uprawianej na oborniku uprawionym, bo znaleźli w sałcie pozostałości antybiotyków. A to jest coś, co się nie rozkłada. Okej, dziękuję bardzo. Jeśli są pytania, proszę.